kliknąłeś w link, więc wiesz, po co tu jesteś. Zaczynamy. Będziesz potrzebować program o nazwie Play Memories. Chcę, abyś wiedział, że Play Memories przestał być wspierany od 29 lutego 2024. A niektórych wersji nie można już pobrać. Na szczęście nadal istnieje na system Windows i na tej wersji się skupimy. Pokażę Ci wszystko dokładnie, abyś uniknął frustracji, z jaką ja miałem przyjemność się zmierzyć. Pobierz program z linku pod filmem lub wygoogluj Play Memories. Mój ekran może się nieco różnić od tego, co będziesz widział u siebie. Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami. To jest moment, kiedy podłączasz kamerę do komputera. Dalej. Jeśli zobaczysz ten komunikat, gratuluję. Twoja kamera została wykryta, a instalator będzie kontynuować. Jeśli nie, sprawdź, czy ustawienie Control with Smartphone jest off. Sprawdź, czy tryb samolotowy jest off. Przy pierwszym uruchomieniu zobaczysz spam z prośbą o zarejestrowanie aparatu. Nie angażuj się. Zdecydowanie polecam to od razu zignorować. Możesz udzielić dostępu do wybranych katalogów. Ja niczego nie zaznaczam, za chwilę zrozumiesz dlaczego. Na liście z boku zobaczysz swój aparat oraz jego wolumin, jeśli jest w środku. Klikaj, aż zobaczysz Wi-Fi Import Settings. Następnie wybierz Custom. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się łączyć. Kamera i komputer muszą znajdować się w tej samej sieci. Firewall. Zaznacz Private and Public. W przeciwnym razie nie zadziała. Nauczyłem się na własnej skórze. Jeśli to przegapiłeś, możesz później zmienić. Tools, Settings, Wi-Fi Import, Firewall. Możesz już odłączyć kamerę. To tyle. Zapomnij już o Play Memories. Więcej go nie użyjesz. Serio. Ponieważ... You have no power here. Zmień ustawienie na PC Remote. Próba połączenia? Nieudana. Należy przydzielić dostęp do sieci. Można to zrobić od razu. Wybierz Access Point. Znajdź i wybierz swoją sieć. Wpisz dane dostępu. Gdy kamera nawiąże połączenie, ukaże się na Twoim komputerze jako zewnętrzny dysk. Jeśli macie jakieś pytania i sugestie, piszcie w komentarzach. Z chęcią na nie odpowiem. To wszystko. Bye.